Podczas tej części odcinka będziesz musiała znaleźć trzy przedmioty, które zostały ukryte w stroju gry. Gdy uda Ci się znaleźć te trzy przedmioty, to będziesz musiała odpowiedzieć na pytanie lub rozwiązać zagadkę. Będziesz musiała wybrać jeden z trzech przedmiotów, który będzie rozwiązaniem zagadki. Zrozumiałaś? A może chcesz przeczytać instrukcję jeszcze raz? Tak, jeszcze raz. Nie no, żadę. Zrozumiałam. Świetnie, baw się dobrze. Dostaliśmy listę przedmiotów do odnalezienia oraz zagadkę. A więc, musimy znaleźć zegar, kaktusa i latawiec. Naprawdę pochowali to w różnych miejscach w szkole? Nie, tato, pochowali to w ziemi. Pff. Tak, ale nie martw się, tato. Zostałam ekspertem w tej dziedzinie. Odnalazłam już pełno rzeczy w tej szkole. I powinienem być z tego dumny? Nie, ale dzięki temu będziemy mieć przewagę nad innymi. No to zaczynamy poszukiwania... Ja mam zapisane, co gdzie się znajduje, więc spoko i już widzimy kaktus. Zbieramy łupy, wniesiemy je do chałupy, żeby sprzedać na Allegro. A teraz zegar, który znajduje się właśnie tu. Teraz latawiec, dobra, lecimy szybko po latowiec. Udało Wam się już coś znaleźć? Ha! Trochę ciężko, ale kłamiesz. Nie, jestem w drużynie razem z rodzicami, ale mój tata powiedział, abym pobiegł, jak strzała. No, powinien powiedzieć, żebyś poleciał. Lepiej nie nazywać się bursztynem. <grym> nie wiem, wydaje mi się, że nie miała żadnych problemów. Nieźle się z tego wywinęła. Tak schowała się za swoją mamusią. A ty co tu robisz? Tak, tak. Już wszystko znaleźliśmy. Czemu jej mówisz prawdę? <grafię> Dopiero co zaczęliśmy, a więc jak niby mielibyśmy już wszystko znaleźć? A więc dlaczego zadałaś mi dokładnie takie samo pytanie? Nie denerwujcie się, to tylko gra. To nie gra mnie denerwuje, tylko pani córka. <grafię> Okej, okay, tu mamy latawiec. On został porządnie schowany. Tak, mamy trzy przedmioty. Jaka jest zagadka? Mogę być słońcem, mogę być piaskiem i mogę być ptakiem. Kim jestem? Moim tato. Mamy wybór między zegarem, kaktusem i latawcem. Nie mamy do wyboru taty. Dobra, znając Gondiole, ona oczywiście wybierze złe odpowiedź za każdym razem. Więc co sobie zostawimy? Zostawiamy latawiec. pofruniemy daleko. Tak. Dlaczego to wybrać? Nie wiem, intuicja? A wy nie macie zdania? Ale to nie my powinniśmy odpowiadać na pytania? Nie, pracujemy w ekipie. No to właśnie wszyscy powinniśmy odpowiadać. A tylko Gondiola powiedziała: Dobrze, skoro jesteś taka pewna siebie, tato, ty znasz dobrą odpowiedź? Wydaje mi się, że tak. No i mam rację. Zobaczymy, gdy skończymy. Patrzcie, jaki on niedobry. Musimy znaleźć fajkę, brązowy kwiat i patyk. O, fajkę to znajdziemy. Castiela, na pewno nam do... No, to Castiel znajduje się w sali biologicznej. Ta gra jest zabawna, nie uważasz? No, mamy trochę trudności, ale jest spoko. Mi się bardzo podoba, nie dziwi mnie to. Lubisz wszystko, co jest związane z zagadkami. To źle? Dobra, weźmiemy B. Nie mam zdania na ten temat. Jeżeli nie chcemy się wypowiadać na jakiś temat, to znaczy, że nie mamy nic dobrego do powiedzenia. Haha, zostałam zdemaskowana. Oj, tyle, no ci nie obraził, to dobrze. Kastielu, gdzie jesteś? Masz fajkę? Dobra, tu jest fajka, widać. Niedługo moi rodzice będą lepiej znali szkołę ode mnie, jeżeli cały czas będziemy się tak kręcić w kółko. Haha, moi też, ale chyba nieźle się bawią. Tak, moi też. Nie myślałam, że tak bardzo im się to spodoba. Może za ich czasów często się grało w takie gry? Za ich czasów? Haha, moi rodzice nie są tacy starzy. Pomiłaś ich z rodzicami Lysandra. Nie mów tak głośno, bo jeszcze cię usłyszą. No co, jest rozczepany, ale chyba mimo wszystko zauważył, że jego rodzice są starzy. Ale ty jesteś... Kim, nie mogłabyś się posługiwać eufemizmami na przykład są leciwi? Jak już tak chcesz mówić? Dobra, ja się nie czepiam. Niech sobie mówi co chce. Co za Armin zamruczył coś pod nosem. Co ci jest? Jesteś kotem? Rodzice Peggy myśleli, że konsola, którą tu zostawiłem, to jedna z przedmiotów, które trzeba znaleźć. <laughs> Och, może chcieli wiedzieć, w jakiej grasz gry? E, to jest dobre. Tak sądzisz? Nie, powiedziałam to dla żartów, nie znacznie na żarta. Daj spokój, to nie głupia myśl. Jestem pewien, że tak właśnie było. Po co chcieliby wiedzieć, w jakiej grasz gry? Albo to Peggy ich poprosiła, aby mi ją zwinęli, aby sama mogła to sprawdzić. Nie sądzę, aby ją to interesowało. Ostatnio napisała artykuł o tobie i o tej innej dziewczynie Dinie, chyba Ninie. To była debra. Chociaż można by było tak pomyśleć, nie? Nina. Nina, Nina. Dobra, mamy kwiatuszek. To zajmuje dużo czasu. No jak cały czas ktoś mnie zaczepia, to co? To ty znasz tę szkołę. Powinnaś wiedzieć, jakie przedmioty były tutaj wcześniej, a których nie było. No przecież Peggy je gdzieś pochowała, no, w ziemi. Zrobiła im pogrzeb. Nikt nie przyszedł. Przysięgam ci, że cały czas ich szukam. Moim zdaniem pewnie słuchali te przedmioty w miejscach, do których zazwyczaj nie zaglądacie. Tak, na pewno. Powinniśmy zajrzeć do piwnicy, do szatni i tak dalej. Przecież byliśmy już w piwnicy i w szatni. Suśka masz zapłon. Pierwsza klasa. I mamy tutaj kijek. Patyk. No. <noise> Wiecie, co sobie zapisałam? Teraz musimy. A dobra, najpierw zagadka, sorry. Udało nam się już wszystko znaleźć? Tak, mamy fajkę, brązowy kwiat i patyk. Jako mamy zagadkę? Tym razem to pytanie co przedstawia obraz? To nie jest fajka? No to brązowy kwiat, co? Tak, jestem pewna. Dobra, tatuś nic się nie wypowiedział. Trójkąt flet i spinacz, tak. Ci. Nie masz fletu w plecaku? Przecież masz lekcję muzyki. Nie mam plecaka przy sobie. <ścoughs> nie szkodzi. Tak, zapisałam, że trójkąt znajduje się w pokoju gosposi. Gosposia Nataniela zaprasza na obiad. <ścoughs> Wpadłam na kogoś. Ojej, aż tutaj? Przepraszam. Podał mi rękę, aby pomóc mi stać. Nic nie szkodzi. Kochanie, uważaj jak chodzisz. Mam połamane nogi, nie umiem chodzić. Proszę się nie martwić, to moja wina. Nie patrzyłem gdzie idę, zgubiłem żonę i dzieci z zasięgu wzroku. Och, to dziwne, w tym momencie wydaje się być miły. Jeszcze raz przepraszam, oddalił się. No, to obiad znajduje się tutaj, na krześle. Będziemy jeść obiad tu na krześle. Ach, kastel kłóci się ze swoimi rodzicami. Nie, mówię ci, że chodzi o kaktus. Mówisz tak tylko dlatego, że skojarzyło ci się to z piaskiem. Przypominam ci, że trzeba wziąć pod uwagę jeszcze inne rzeczy. To ty nie możesz znieść faktu, że się mylisz. Czasem jesteś naprawdę nieznośny. Ciekawe, po kim to mam? Czuśka <słyska> powiedziała, że się kłóci z rodzicami, a kłócił się z mamą. <słyska> co za szczęście, że my nie zawracamy sobie tak głowy. No bo ja wybieram odpowiedzi, a wy się z tym zgadzacie. No co? <słyska> tak. No, dobra. Jak sobie radzicie? Jesteśmy dalej przy pierwszej zagadce, a wy. Hmm, co im powiedzieć? Powiemy, że jesteśmy przy drugiej zagadce. O nie, jesteśmy w tyle. Gdzie udało wam się znaleźć te przedmioty? No, zagadkę znaleźliśmy na głównym korytarzu. Nie, nie znaleźliśmy, tylko znaleźliśmy. Przepraszam. W ogrodzie koło szklarni znaleźliśmy kaktusa, a latawca w piwnicy. Muszę bardziej zwracać uwagę na te wszystkie literki. <grystanie> Bo później źle czytam. Przepraszam. Dziękuję, zaraz to sprawdzimy. Suśka zawsze pomocna. Ej, nie pomagaj tak wrogom. Od razu wrogom. Przeciwnikom, jeśli wolisz. Moja droga, jesteś zbyt miła. Tak, często to słyszę. Ale tam to tylko gra. Dobra, spinacz znajduje się tu, jak ktoś widzi. Widzicie? <grystanie> spinacz się wspiął po biurku. Flet będzie w sali A. I znowu on. I znowu on! Gdzie zgubiłeś mamusię? Ta gra to jedno wielkie nieporozumienie. Mówisz tak, bo pokłóciłeś się ze swoją mamą. Wszystko słyszałam. Ej, skąd to wiesz? Umiem czytać w myślach, nie wiedziałeś? Pff, tym razem to dowaliłaś. Ciebie dowaliłam? Śmiesznie głupie. Nie, mówię ci, że to było zabawne. Ej, nie krzyczcie tak. To on zaczął, a Suśka skończyła. Gdzie się podział twój tata? Miał dosyć słuchania jak narzekasz i sobie poszedł. Co? Słuchania jak co? To raczej przez ciebie uciekł. A i tak zawsze robić, co mu się podoba. No, najpierw mama Castella, a teraz mama Rosali dała niezły popis, a ja myślałam, że jest czarująca i elegancka. Haha, obie mają niezły temperament. Widzisz, kochanie, nie masz tak źle. Jak co do czego przyjdzie, to też jesteście niezłe. Ci, Ciekawe rzeczy, mówisz, tatusiu. Dobra, tutaj jest wlet Taki. Nie wiem, czy widać. Widać. Udało nam się wszystko znaleźć. Tak, mamy trójkąt, flet i spinacz. Na pewno chodzi o instrumenty muzyczne, tak sądzisz? Tak, to musi być to. Jestem instrumentem dentym blaszanym i mam bardzo oryginalny kształt. Czym jestem? No moim tato. Na pewno chodzi o trójkąt. Tak, jestem pewna. Oni się nawet nie sprzeciwiają. No patrzcie. Dobra, to idziemy. Tak, znaleźliśmy się. Znaleźliśmy wszystko, nawet ciebie, Kentinie. <grystanie> nie, może następnym razem. Myślisz, że będzie kolejny raz? Och, znając tę szkołę i wszystko, co się tutaj dzieje, to tak. Nawet jestem tego pewna. Haha, a więc będę miał szansę na rewanż. No zobaczymy. Kusi mnie, żeby odblokować jeszcze inne dialogi, ale nie, wróćmy już na salę. Gondiola skończyliście już? Tak, mamy panu oddać znalezione przedmioty. Będziemy postępować etapami, aby nie pojawiły się żadne problemy. Jaką odpowiedź wyraźcie dla pierwszej zagadki? Lepiej nie wiedzieć. Co to było? Mogę być słońcem, mogę być piaskiem i mogę być ptakiem, kim jestem? Panem Farazowskim. Psy. O nie, to nie jest dobra odpowiedź. Dlaczego? Należało wybrać zegar. Suśka, jak mogłaś wybrać latowiec? <grym> Okej, okay, dalej. Odpowiedzialny na zagadkę był zegar. Może być słońcem dzięki zegarowi słonecznemu, może być piaskiem dzięki klepsydrze i ptakiem dzięki kukułce. Spośród przedmiotów, które mieliście do wyboru, tylko to pasowało. No wiadomo, ale Godziana oczywiście nie wiedziała. <grym> Naciągane. No. To było bardzo proste. To nie jest fajka. Brązowy kwiat! To nie to! Chodziło o fajkę. To nie jest fajka, ale chodziło o fajkę. Ach, tak? Papierosa, który zgubił Kasia. Tak, obraz przedstawia fajkę. Artysta chciał pokazać, że nawet jeżeli obraz przedstawia fajkę, to nie musiała to być fajka. Okej. Okay. Och, rozumiem. To interesujące. Pudło! To było pudło. Jestem instrumentem dentym, taszanem i mam bardzo oryginalny kształt. Czy jest? No, trójkąt. Miałam pewne wątpliwości, chodziło o flat -a. a byłaś taka pewna, gondiola. A u spinaczu w ogóle nie pomyślałaś. Ach, tak? Tak, spinacz miał symbolizować puzon. To samo zrobiliśmy z trójkątem, który także miał symbolizować instrument muzyczny. My zrozumieliśmy, ale córka wybrała fled. Tak, tak, wszystko na mnie teraz. A wy się nie odzywaliście, jak mówiłam, jaka jest poprawna odpowiedź. No, następnym razem będziemy się konsultować. Mamuśka, teraz o tym pomyślałaś. Okej. Okay. Nie byliśmy najlepsi. Przegraliśmy. Co dostaniemy? Nic. A tam po co mi buchary? Nic nie dostaliśmy. Nawet Czekolady. Eee. Dobra, dobra, dobra. Gondiola, nie dramatyzuj. Byłeś bardzo cichy. Twoja mama mówi za dwoja. Ej! Lepnęła go po ramieniu. Dobra, to co mamy sobie stąd pójść? No, na salę gimnastyczną. Cii. Chcę porozmawiać z kolegami, tylko z kolegami. Aha, nie chcesz nic jeść? A, bo to kolegów sobie zjesz, dobra. No to idźcie sami, no co ja to. Mam 5 lat? Nie umiem sama wrócić do domu. No to mnie Lysiek odprowadzi. Tak, to nie było takie proste, ale w końcu nam się udało. Jeju, to było bardzo proste. Rozmawiają sobie. No wiesz, chcą lepiej poznać moich przyszłych teściów. A dobra, może a weźmiemy. Rodzice Alessandra nie wiedzieli nawet, jak wyglądam, a więc powinna się domyśleć, że moich rodziców też nie widzieli. A ja jestem Rosalią. <grym> no to spotkanie twoich rodziców z rodzicami twojego chłopaka. Przecież dopiero co ci powiedziała. <grym> Myślę, że ja bym się tego trochę bała. Haha, możliwe, że ty dzisiaj też już spotkaj swoich przyszłych teściów. Nie wygaduj bzdur! Co robicie? Obstawiamy zakłady. Co? Grają w totolotka. Nataniel i Castiele właśnie się kłócą. Nie słyszysz ich? Znowu się kłócą? No nie. Boisz się, Violetta. Dokładnie nie mam zamiaru być w pobliżu, gdy stary Nataniela zorientuje się, że jego syn ma zamiar przejść do rękoczynów. Ojej. Tam są. Zostaw mnie w spokoju, jeżeli masz coś ze mną do obgadania, to możemy to załatwić później. Dlaczego? Bo tatuś jest w pobliżu? Jaki to ma z tym związek? Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi. Wszyscy to zauważyli. Przy swoim ojcu zachowujesz się jak wystraszony królik. To żałosne. Zamknij się. A ty się zamknąłeś, gdy poszedłeś przekonać dyrektorkę, aby ściągnęła moich rodziców? Nie. Nataniel złapał Castilla za kołnierz i pociągnął do siebie. Jaką masz fajną kurtkę? Oddaj! <grywy> Sorry, zepsułam, A to stara. Powiedziałem ci, żebyś się zamknął. Finicy! Nataniel! Przestańcie natychmiast! Jego ojciec złapał go za ramię i pociągnął do siebie. Zostaw jego kurtkę! Znajdę ci lepszą na wyprzedaży. Co to za cyrki? Postradały zmysły. Ech, ja. Zamknij się, załatwimy to w domu. Amber, wracamy. Niemożliwe. Co za wstyd. Rodzina Nataniela wyszła z sali gimnastycz... gimnastycznej. Ojej. Idź ochrzanić Castiela, nic nie rób. Damy mu chrzanu, czy nie? Czy się jeszcze bardziej wkurzy, co? Dobra, nic nie robimy tam. Gundiola <noise> uciekła. Dwa, <noise> chodźcie, idziemy już. Jak chcesz. I tak nie chciałam dłużej zostawać. Dobra, idziemy z sali gimnastycznej. Gdzie? Do szatni. Cii. Dobra, wychodzimy stąd. No, to był prawie idealny dzień. Szkoda, że zakończył się tak przykrym akcentem. Trzeba było ucieknąć z tej sali. <noise> Ci dwaj uczniowie nie lubią się? Wydaje mi się, że to widać na pierwszy rzut oka. W pewnym sensie to zabawne. Spotkaliśmy ich rodziców, gdy razem dyskutowali i chyba też nie przypadli sobie do gustu. Ach tak, też mnie to rozśmieszyło. A wszyscy czworo wyglądają na sympatyczne osoby. Tak sądzisz? Ojciec twojego kolegi Nataniela wygląda na dosyć surowego. No to trzeba go dogotować, ale gdybyś wyrzuciła taki skandal, to zachowałbym się dokładnie tak samo. No dobra, no to następnym razem dobrze, Tatusiu. Nie wiem, coś mnie dręczy w tej kwestii. Ach tak, co? No, kochanie, wiesz, że możesz nam powiedzieć wszystko. Tak, ale to nic. Wszystko, ale to nic. Coś mi się ubzdurało. To nieprawda, jestem pewna, ale coś nie gra. No, Armin nie gra na swojej konsoli, pewnie. I zaczynam rozumieć, skąd Nataniel miał cieniaki na plecach. Dopiero teraz? Ale nie mogę o tym mówić. Jeszcze nie teraz. Chcę być tego pewna. Mam pomysł. Już się boję twoich pomysłów. Mam pełno rzeczy do zrobienia. Jakich? Chyba nie chcę wiedzieć. A wy chcecie wiedzieć? Bo ja chyba nie. <grystanie> o, Gondiola, powiedz, nie widziałaś może okularów mojej mamy? Widziałam, miała je na nosie. <grystanie> Kurczę, jestem pewien, że zostawiła je gdzieś w szkole. Nie sądzę, możliwe, że ktoś je znalazł i zaniósł do pokoju nauczycielskiego. Ktoś je wziął i wystawi na Allegro. Tak samo jak ja tam te przedmioty chcę wystawić na Allegro. <grystanie> Ojej. Szkoła nie jest jeszcze zamknięta, prawda? Jest zamknięta na cztery spusty. Eee. Szkoła nigdy nie jest zamknięta. Serio? Słuchaj, za każdym razem, gdy chcę tam pójść, to jest otwarta. Nie, nie otwarta. Otwarta, Ojej, jakie fajne słowo. A więc tak pomyślałam. Ach, bo tak często zaglądasz do szkoły? Tak, zdarza się. Nie tylko po to, aby cię spotkać. Och. <ślaski> I tyle. Dobra, idziemy do chaty. Weszliśmy do domu. Poszłam do swojego pokoju, aby zostawić swoje rzeczy. Porozmawialiśmy z twoim tatą na temat tego, co powiedzieli nam o tobie nauczyciela, a nie uczniowie. Dostanę szlaban?